Vanessa Bąkowska to 12-latka pochodząca z miejscowości Lipka. Dziewczynka urodziła się z zespołem Downa. Nastolatka interesuje się wszystkim, co jest związane z Dworem Królewskim, także maluje obrazy. Postanowiła połączyć pasję i jedno ze swoich dzieł wysłała do królowej Elżbiety II. Monarchini doceniła ten gest. Nastolatka z Polski wysłała list do królowej Elżbiety. Doczekała się odpowiedzi. Wiosną Vanessa wysłała krótką wiadomość, którą na język angielski przetłumaczyła jej wychowawczyni. Nastolatka nieco opisała siebie, swoją rodzinę i życie. Dodała, że jest osobą z zespołem Downa, która stara rozwijać się pasję, jaką jest malowanie obrazów. O wszystkim poinformowała na początku września na Facebooku. Wasza wysokość, mam na imię Vanessa i mam 12 lat. Mieszkam w Polsce, w małej miejscowości Lipka. Mam wspaniałych nauczycieli i wielu przyjaciół. Mam mamę Karolinę, tatę Rafała, brata Elanę i siostrę Nutkę. Bardzo ich kocham. Jestem osobą z niepełnosprawnością i zespołem Downa. Pomimo tego maluję obrazy. Chciałabym podarować jeden z nich waszej wysokości. Tytuł tego obrazu to Ziemia. Pozdrowienia z Polski, napisała Vanessa do Elżbiety II. Ku jej zaskoczeniu, po kilku tygodniach dostała odpowiedź, choć nie przypuszczała, że tak się stanie. List z odpowiedzią został napisany w imieniu królowej Elżbiety. Mimo to Vanessa nie kryje swojej ekscytacji, o czym dała znać w mediach społecznościowych, gdzie też zamieściła zdjęcia przesyłki, która zrobiła na niej tak ogromne wrażenie. Królowa poprosiła mnie o wysłanie listu i podziękowanie ci za przepiękny obraz. Była ogromnie poruszona tym, że chciałaś opowiedzieć jej o swoim życiu w Polsce. Bardzo jej się podoba obraz Ziemia, czytamy w odpowiedzi. Fani brytyjskiej rodziny królewskiej mogą tylko pozazdrościć Vanessie.